Hej, witam wszystkich w kolejnym filmie. Wszystkich w kolejnym filmie, sorry. Co my dzisiaj mamy na podnośniku? KTM Duke 125. Co go boli? Klient przyjechał z tym motocyklem i stwierdził, że motor jeździł, przestał jeździć, nie odpala. Ciężko pali. Wcześniej było wszystko ok, było fajnie, działało, nie działa. Ja już przyczynę znalazłem, więc pokażę Wam, o co chodzi. Na początek sprawdzimy iskrę, bo klient powiedział, że jest iskra, ale motor nie pali, nie ma już do tego siły, więc po prostu nie będzie tego robił. Dobra, ja Wam teraz pokażę tutaj zbliżenie, jak wygląda iskra w tym motocyklu. Zobaczycie sobie, gdzieś tutaj muszę sobie teraz... O, właśnie tu mamy ten przewód wysokiego napięcia, który nas bardzo interesuje. Tak, zobaczcie. Przekręcę sobie kluczyk. Zrobimy sobie tutaj iskrę, będzie to widać. O, może w tą stronę. No i przykładamy sobie, przełączam kluczyk. Przykładamy sobie przewód i patrzymy, jaka jest iskra. No iskra jest nawet taka, że jej nie ma. Gdzieś tam przy silniku przeskakuje. Na ramię to praktycznie nie. Czekajcie, może tutaj gdzieś do tego. Sprawdzę tutaj, czy będzie. O! Teraz Wam pokażę. Skręcę trochę kamerę w tą stronę. Tutaj będzie widać. Zaobserwujcie sobie tą iskrę. No, jest iskra. Iskra jest. No i co? Motor nie pali. No bo czemu ma nie palić, kurde, skoro jest iskra, wszystko nam tutaj działa, jest ok. Możemy wykluczyć nawet impulsator, te wszystkie rzeczy pośrednie. No ale jest ta iskra, zobaczcie, jaka ona jest, ta iskra. Jeśli ta iskra jest blisko, ten przewód, to iskra jest, ale jeśli oddalimy... Zobaczcie. W takim motocyklu iskra powinna mieć długość co najmniej centymetra do nawet dwóch. Więc na tak krótkiej iskrze ten silnik na pewno nie odpali. Ja sprawdzałem, ile kosztuje nowa cewka do tego motocykla. Nowa cewka tego motocykla kosztuje 430 zł. No i muszę zapytać klienta, czy wkładamy oryginał, czy używany czy używaną cewkę. Nie wiem, ile używana kosztuje, bo ja po prostu staram się nie montować używanych rzeczy do motocykli. To jest, no, moim zdaniem mija się z celem. Chyba że ktoś chce na siłę, no i klient wydać na to zgodę, no to wtedy zrobimy, bo to ktoś chce taniej. Ale wtedy wiadomo, nie dajemy na to gwarancji, bo to jest używana część, prawda? Na używaną część też nigdy mnie nie daje gwarancji. Żeby wyeliminować, że tak powiem, tą cewkę, ten przewód też się kwalifikuje do wymiany, to ja po prostu spróbuję tutaj założyć jakiś zamiennik i zobaczymy, jak będzie to wyglądało na zamienniku, który tutaj założymy. Tylko sprawdzę jeszcze sobie tą... Okay. Na zamienniku, takim zwykłym chińskim zamienniku, który mamy takie zwykłe cewki, też można sprawdzić i zobaczymy, czy ta iskra będzie lepsza, czy ten silnik może nam odpali. Dobra, ja się biorę za robotę, za chwilę wracam z podłączoną cewką z zamiennikiem. Hej moi drodzy, przyszła cewka, którą zamówiliśmy, miałem jakąś zastępczą zakładać, ale pomyślałem, że nie będę się w to bawił. Zamówiłem cewkę, znaczy nową, używaną cewkę do tego motocykla. 125, 250, 390 mają te same cewki zaponowe, więc to pasuje. Zamontujemy tą cewkę, zobaczymy, jak wygląda w tym momencie iskra. Jestem przekonany na 99%, że jest to wina tej cewki zaponowej. Montujemy. Zamontowałem już cewkę, teraz zrobię znowu zbliżenie na ten przewód wysokiego napięcia. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Jeszcze troszeczkę. O, włączamy zapłon. No teraz palce daleko od kabla, bo może być nieciekawie. Iskra wali tak, aby konia zabiła. Widać to jeszcze raz, bo nie zobaczyłem monitorze. Także iskra jest, widzicie, wina cewki, także intuicja i doświadczenie mnie nie myliło. Więc tak, nowa cewka jest dostępna u nas, nie ma problemu na zamówienie.
480 zł z groszem kosztuje nowa cewka. Ja kupiłem używaną za 240, to nie jest duży koszt, a efekt jest taki, jak miał być. Dobra, ja teraz sobie wszystko poskładam i spróbujemy ten silnik uruchomić, zobaczymy, jak on będzie nam odpalał. Tak, zamontowałem zbiornik, ECU podłączyłem do instalacji, bo musiałem odpiąć niestety, żeby to wszystko ułożyć. Podłączyłem paliwo, sprawdzimy teraz, czy to nam odpali. Uwaga! Silnik chodzi elegancko, bezproblemowo, więc możemy składać do kupy i chyba dzwonić do klienta. Moi drodzy, jeszcze profilaktycznie postanowiłem zdiagnozować ten motocykl, czy nie ma jakichś zapisanych błędów w pamięci komputera jednostki ECU. Używamy systemu Texabike, jesteśmy w stanie zdiagnozować wszystkie motocykle, jakie jeżdżą po naszych drogach i na świecie. Dobra, przejdziemy do komputera teraz i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Zrobimy na razie tak, bo no nie mam jakiegoś innego podglądu, powiem szczerze. Spróbujemy to zrobić w ten sposób, żebyście mogli to zaobserwować. Tak, o. Okej, włączamy sobie start diagnostyki. Włączymy za chwilę kluczyk według instrukcji, tak jak potrzebuje system. Ok, włączamy zapłon. Potwierdzamy i czekamy. Jak widzimy, mamy 3 błędy. Kontrolka MIL, jest to kontrolka, która wyświetla ten check engine, że coś tam się stało. Wskaźnik rezerwowy i sygnał obrotów silnika. Prawdopodobnie to jest to czujnik impulsator. Nie prawdopodobnie obrotu połączenia. Ktoś po prostu chyba miał odłączone silniki i przekręcił, że tak powiem, zapłon. Dobra, wyłączymy to sobie. Po prostu wykasujemy te błędy. Momencik. Wydruk sobie. Dobra, zrobię sobie wydruk, wykasuję błędy i spróbujemy po prostu. O, dobra, zapiszę to sobie tutaj do PDF-a. Chyba czas był już zmienić ten komputer, powiem wam szczerze. Wydrukujemy to sobie w Microsoft PDF. Dobra, zapisało się pulpit. Duke sobie wpiszemy. OK. Mamy gotowe. Wykasujemy błędy. Uruchomimy silnik na chwilę. I zobaczymy, czy błędy znowu się pojawią. Czekamy. Jeszcze raz. Zakończono rejestrowanie danych. Dlaczego? Przepraszam. Nie to nacisnąłem. Kasujemy błędy. Pyk. Błędy wykasowane są na zielono, więc myślę, że nie powinno być już żadnych błędów. Włączymy stacyjkę, włączymy znowu i zobaczymy. Uruchomimy silnik. W niektórych wypadkach wystarczy przekręcić kluczyk. Za każdym przekręceniem kluczyka taki komputer sprawdza wszystkie urządzenia, które są w systemie podłączone do niego, no i na podstawie tego może sobie odczytać, czy dane urządzenie jest już szkodne. Dobra, ja uruchomię silnik, włączymy jeszcze raz test.
znaleziono usterek, wszystko jest ok. Tutaj mamy parametry na żywo silnika, obroty silnika. Jak widzicie, z takiego systemu możemy bardzo dużo odczytać. Korekty, można nawet zmieniać te korekty, można aktywować różne urządzenia, także sprawdzać, można regulacje przeprowadzać, także jak widzicie, wszystko jest ok. Dobra, to by było chyba na tyle. Oczywiście, moi drodzy, jeśli Wam się odcinek podobał, proszę łapkę w górę, jeśli nie, łapkę w dół, oczywiście macie do tego prawo. Mile widziane komentarze pod filmem, jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Ja przepraszam od razu wszystkich, że na wszystkie pytania i maile Wasze odpowiadam. Z racji tego, że mamy tyle pracy, że no, jakiś film nagrywamy, jeśli mamy chwilę czasu. To była taka drobna naprawa, ale na pewno się komuś przyda, bo powiem Wam szczerze, w KTM-ach ten problem występuje dosyć często. W jednym sezonie w 2018 roku miałem takie motocykle Z4. Były to 390, 125 i jeszcze KTM EXC, także tam problem zaponu jest dosyć częsty. Słabe iskry przede wszystkim. Ok, to było na tyle, moi drodzy. Jeśli potrzebujecie części takiego motocykla, są dostępne u nas, ale na zamówienie niestety nie są tanie, ale są z gwarancją oryginalne, znaczy przepraszam, zamiennik oryginału bardzo wysokiej jakości, na pewno nie chiński. To było na tyle, moi drodzy. Lewa w górę, pozdrawiam serdecznie. No i do następnego zobaczenia.